Na stacji benzynowej w miejscowości Skuty doszło do pobicia. 25-letni mężczyzna odpowie za ciężkie uszkodzenie ciała. Do zdarzenia doszło 23 marca bieżącego roku około godziny 22:20 na stacji paliw w miejscowości Skuty. Ze zgłoszenia, które wpłynęło do dyżurnego, wynikało, że pokłócili się tam dwaj mężczyźni. W pewnym momencie jeden z nich, jak się później okazało, 25-letni mieszkaniec naszego powiatu, podbiegł do pokrzywdzonego i uderzył go prętem w oko. Na miejscu policjanci zastali już świadków i samego pokrzywdzonego, który jednak ze względu na poważne obrażenia oka został zabrany do szpitala. Sprawca natomiast oddalił się przed przyjazdem patrolu. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring znajdujący się na stacji. Dzięki nagraniom wytypowano sprawcę. 25-latek został zatrzymany następnego dnia przez policjantów z komisariatu w Krośniewicach. 25 marca usłyszał on zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a prokurator rejonowy w Łęczycy złożył wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku. Podejrzany otrzymał 3 miesiące tymczasowego aresztowania. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.